naszła mnie w połowie genialna myśl. Jeżeli ona być genialna w całości, to ty ją rozwin. Moja w połowie genialna myśl jest taka, że skromność niszczy radość. Jeżeli ktoś jest skromny, to potrafi sam sobie zniszczyć radość. Gdyż skromność została wymyślona po to, żeby ludzie sami się krytykowali, żeby sami się nisko oceniali, żeby sami odbierali sobie swoje wysokie mniemanie o sobie. I dlatego, żeby sobie odebrali wysokie mniemanie o sobie, ludzie wymyślili coś takiego jak skromność. Czyli jak jesteś skromny, to nawet jeżeli masz się czym pochwalić, to się tym chwalić nie będziesz. Czyli jeżeli na przykład jesteś bardzo, bardzo skromna i potrafisz pięknie śpiewać, to tego nie będziesz robić, żeby nie być nieskromną. Czyli jeżeli na przykład zamiast pięknie, pięknie śpiewać, potrafisz cudnie, cudnie całować, no to będziesz taka skromna, że tego nie będziesz robić. A jak będziesz całować, to będziesz tak całować, żeby nikt nie zauważył, że ty potrafisz to zrobić właściwie, pięknie i tak, żeby nikt nie zapomniał twojego pocałunku przez lata. Dlatego skromność potrafi odebrać nawet radość z całowania.